Cześć wszystkim, z tej strony Piotrek z kanału Net for Love. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Robocraft. Na początku chciałbym wszystkim podziękować za 500 subskrypcji. To jest w zasadzie taki pierwszy cel, który chciałem zrealizować na tym kanale i naprawdę bardzo się cieszę, że udało się go osiągnąć. Naprawdę bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, za komentarze, za wszystkie łapki w górę, no i przede wszystkim za subskrypcję i za to, że są takie osoby, które stale oglądają kanał, stale go wspierają. To naprawdę jest coś bardzo fajnego wiedzieć, że jest aż tyle osób, które chcą oglądać filmiki na kanale. No nie wiem, co powiedzieć. Chyba tyle. Zaczynamy odcinek Robocraft. Klasyczna bitwa 8x8, trzecie poziomy. Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Od wczoraj już mam świetny humor, jak tylko wczoraj próg przekroczył 500 widzów, to naprawdę od wczoraj chodzę z takim bananem na twarzy, że sobie nie wyobrażacie. Że jest świetnie, naprawdę jest świetnie. Jedziemy. Czołgów trochę jest, także jest się za kimś schować. Utrzymujemy swoją stałą taktykę, czyli chowamy się za jakimś czołgiem i ewentualnie coś tam naparzamy. Ktoś tam się wychylił. To od razu go przycelujemy. Łop, dobra. Ściągnąłem ich trochę na siebie. To nie za dobrze. Raczej wolę się utrzymywać po cichu z tyłu. Dobra, tam się ktoś wbił. Od razu go pomożemy zneutralizować. Tak, żeby mieć z głowy już jednego. Z tego co widzę, on ma niezłe działko na środku. Hop, 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 hop. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, no kurde. Leży. Dobra, nie spojrzałem sobie na nazwy robotów, a szkoda. Bo chcę sobie wybierać najśmieszniejsze nazwy. Od tego odcinka będziemy to robić. Także przy następnym meczu dobrze, żebym o tym pamiętał. Jedziemy. Dawaj go. Hop, lewy wbity. Dawaj, ciśnij go, on jest taki słaby. Strasznie obrywam. No nic, trzeba się wycofać jednak. Mocno obrywałem. Działka są w porządku, ale ze sterownością już słabo. Nawet bardzo słabo, bym powiedział. Się robot zaczyna wywracać. Tyłem dobrze lata. Tyłem dobrze, przodem bardzo kiepsko. No nic, pozostaje nam latanie tyłem. O. Proszę. Nic nie widzę, kurde, oni mnie naparzają, to zdrowo. Dobra, no nic, zdarza się. Zdarza się i tak. 516, całkiem sporo. No nic, nie wyrobimy się na ten meczek. Ale przy okazji sobie coś tam kupimy. Hop. Tego trochę. Tak. Hop. Dobra, zgodnie z planem umocnimy sobie te skrzydła, żeby działka nam nie odpadały tak łatwo. No, napraw się już. Hop. Jest. Tutaj i tutaj. I z drugiej strony to samo. Tu jeden. Tam drugi. I jest świetnie. Teraz gdzieś z dołu sobie doprawimy jeszcze. Po trochę. Hop. I hop. No i świetnie. I o to mi chodziło, że teraz jest naprawdę dobrze. Ten główny kawałek robota trzyma się bardzo mocno, bo jest złota konstrukcja. Tu są tylko rogi trochę jakby odsłonięte i to wszystko. Że miejmy nadzieję, że to się dobrze spisze i że te działka będą się dobrze trzymały. Dobra, 10 sekund do kolejnej bitwy. Także jedziemy powoli. Druga bitwa. Zobaczymy tym razem, jak się potoczy. Pa. I już, wczytywanie Mars. Ciekawe, kiedy te nowe mapy wyjdą. To by było fajne pograć sobie na tych nowych mapach. Bo non stop jest ten. O, proszę. 5 na
10. Samy. O, kombajn. Kombajn. I to wszystko. No nic takiego nie ma, kurde, dzisiaj z tych robotów. Fajnego. Dobra. Jedna osoba. Nie pamiętam niku, ale sobie przypomnę już po nagraniu. Jedna osoba poleciła mi, żeby często się zatrzymywać i skupiać ogień. Bo tak jak widzicie, jak lecę, to ten celownik się rozjeżdża, a jak się zatrzymam, to on skupia i strzela taką jedną potężną salwą. Także ja to dzisiaj sobie wypróbuję w miarę możliwości. Zobaczymy, jaki to daje efekt. Chociaż wydaje mi się, że w ferworze walki lepiej jest jednak się trochę ruszać, żeby trudniej nas było trafić. Ale zobaczymy, zobaczymy. Sprawdzimy to w tym meczu. Zobaczymy, jak to się ma. Hop, hop. Dobra, nas jest tutaj czterech. Ten płaski ma dosyć dobre działka. Ten z tyłu też ma fajne dwa działka. Ten jest jakiś dziwny, ale też ma bardzo dużo działek dodatkowych. O proszę, się wbiliśmy. Ten jaki wielki. Co to jest w ogóle? Ja go pogonię. Ten jest cały biały, to chętnie go pogonię. No i leży. Dobra, tam się bunkrują przy bazie, także my się jeszcze tu wrócimy. Proszę bardzo. Ale wali. Leży. No, trochę trudno jest mi się przyzwyczaić do tego, żeby jednak się zatrzymać. A ty co? Ujeju, taki klocek z niego został tylko. Aha, odcięli mu tą górną warstwę. No tak, to był ten dziwny robot. Zdarza się, zdarza się. Cóż poradzisz. Spróbujemy z tym kolesiem. Ło, ale nas zgrzał. Dawaj go. Dawaj go. Celuj, celuj, celuj. Stoimy w miejscu i celujemy. Jest. Powiem wam, że to jest niezłe. Jeżeli w kwestii siły ognia to jest dobry pomysł na pewno, ale zobaczcie, jaki już jestem uszkodzony. Tylko te złote elementy z przodu zostały tak naprawdę. Ja jestem zaskoczony, że to się w ogóle trzyma. Chociaż silników jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć silników jeszcze się kręci bez problemu. Chodzi mi o te śmigła. Bo tych silników, które odpychają, jest jeszcze więcej. Chyba. I nawet jakoś się trzyma ten robot. Wszystkie cztery działka na miejscu. Że siła ognia cały czas jest, gorzej z pancerzem. No i mamy odkrytego tego kolesia, także trzeba by jakoś się ustawiać tyłem, ewentualnie prawym bokiem do wrogów, o ile takowi się w ogóle znajdą, a nie wydaje mi się, żeby się mieli znaleźć. Zostało ich trzech i pewnie wszyscy atakują naszą bazę. Mają nadzieję, że ją przejmą. Ale my będziemy szybsi. No i bam! Także myślę, że ta taktyka z zatrzymywaniem się jest dobra, ale tylko w niektórych momentach. Trzeba to wyczuć, tak żeby czasem się nie dać zestrzelić za szybko. Jak jest jeden na jednego, jak najbardziej, ale jak jest więcej celów, to raczej nie warto. Dobra, sporo kasy. Trochę zejdzie nam z czekaniem znowu. Ponad 2 minuty. Także dokupimy znowu parę elementów. Myślę, że te rogi tutaj sobie zapełnimy, jak się uda. Także tak, dwie takie. No i nie starczy nam na dwie takie. Będzie jedna. Nie, jedna też nie. Dobra. Opa. No i mamy jedną. I mamy drugą. Także jest w porządku. Przód jest prawie cały ze złota. Że dobrze się trzyma. Później skupiłbym się na tym, żeby tutaj coś było. Chociaż może polecimy tak od początku do końca. Tu są najmocniejsze działka. No i co? Następna bitwa przed nami. Zobaczymy, co tym razem się trafi. Ja mam nadzieję, że coś z tych ciekawszych trybów, nie ten tryb równy równym. Bo to już się stało nudne. O proszę. Jak na życzenie. Dostaliśmy ten tryb nierówny. Ja jestem w tej drużynie teoretycznie mocniejszej, z wyższymi poziomami. Oni są na tej słabszej. W teorii oczywiście. Bo to wszystko końcem końców się wyrównuje. Tylko kwestia tego, jak sobie poradzimy taktycznie. Ja standardowo trzymam się kogoś, kto ma dużo pancerza. Wybierzemy sobie tego.
On wygląda nawet jakby miał całkiem sporo klocków. Także trzymamy się jego gdzieś za nim i zapewniamy mu wsparcie ogniowe. Tam już jeden gracz odpadł, nie wiedzieć czemu. Ja oczywiście sobie trochę niżej podlecę. Za wysoko być nie można, bo skupiamy uwagę wroga. Niestety oni z reguły celują w to, co lata. Ten się już wywrócił. No bywa i tak. O, już wylądował. Dobra, tu mamy jakąś zbłąkaną owieczkę, że sobie wbije się wyżej. No, dostał i uciekł. Dobra, chłopaki, proszę bardzo. Proszę przodem. O, tu nas pogonił. Kop, zatrzymujemy się i strzelamy. Ta taktyka jest dobra, ale bazy nam atakują. Baza, 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 baza. Base. Wracać się, panowie. No i proszę, lecę sam na bazę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie jest ich tam dużo. A jak znam życie, to będzie ze trzech. Dobra, już widzę jednego latającego. On pójdzie na pierwszy ogień, żeby go trafić i uszkodzić na tyle. O, proszę, trzy osoby. No to małe szanse, niestety. Może im kupię trochę czasu. Kurde, ale pocisk. No nic. Nic tutaj nie zrobiłem. No niestety, na trzech mam małe szanse. Oni się nie chcieli wycofać. Ale bywa i tak. 174 kasy. No nie jest tego dużo. Nie jest tego dużo. No i mamy kolejne odliczanie. Zaczynamy kolejną bitwę powolutku. Tam Szymon się wita. Witaj. Witaj Szymon. Witaj Eryk. Kimkolwiek jesteście. No i jedziemy. I znowu meczyk. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra, tym razem dobrze by było, żebyśmy zostali jednak w bazie. O, tam kolega ten z takim dziwnym czymś na topie. Jest jedna bardzo duża wada konstrukcyjna tego jego pojazdu. Chodzi mi o ten Undun. Koleś się tak nazywa. Udon. Wystarczy trafić w tą wieżyczkę w dół, odciąć ją i tak naprawdę on traci kontrolę nad całym pojazdem, zostaje tylko ta góra. Bo zawsze zostaje tylko ten kawałek, do którego jest podpięty fotel. Także jak trafi go ktoś tu, rozwali mu tą wieżyczkę, odetnie, to zostaje mu koleś, jedno działko i nic poza tym. I to było widać w poprzedniej walce, jakiego znalazłem tylko w tej górnej skorupie. Wygląda to może i fajnie, ale ja tego kierowcę umiejscowiłbym tam w środku. A raczej nie na samej górze. No cóż, zobaczymy. Ja tu napiszę, żeby bronili bazy. Może to na nich wpłynie jakkolwiek. Tamten sobie tam stoi. Niewiele robi. My tu rzekamy. Zaraz się pewnie pojawi cały rój wrogich jednostek. Coś tam latającego było chyba. O, proszę. Pojawił się na chwilę. Bardzo wysoko był. A tutaj nasz. Też się fajnie zaczaił. Dobra, ja sobie przylgnę trochę do ziemi. Póki co, by nie zwracać na siebie uwagi. I czekamy. No proszę. Nie wychylają się zza tych górek za wiele. Co oni mają za zasięg? Kurde. Trafił mnie. Dużo zniszczeń nie zrobił, ale jednak trafił. Dobra, trzeba tam dać ognia trochę. Chcieliście, to macie. Proszę bardzo. Ten się zbliża niebezpiecznie. Trochę mi zasłania to. Okej, tutaj się wychylił kolega jakiś. No proszę. Nas tutaj ładnie. Chciał wziąć za pleców. Nie ma takiego bicia. Tam też dostali ostrzał. I jedziemy kolejnych.
Skupiamy ogień. Staramy się trafiać. Kurde, strasznie cisną. Jakby nie patrzeć. Na bokach nikogo nie ma, a ten mocno oberwał. Został w sumie tylko z dwoma kółkami. Nic poza tym. Tam się dzieje bigos. Tamten z góry ładnie ostrzeliwuje. Nie pamiętam jak się nazywa, ale robi kawał dobrej roboty. Dobra. Teraz szturmujemy na tego ostatniego. Niech on spada stąd już. I tamtych po prawej zajdziemy zza pleców. I to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Oni z przodu mają ostrzał. Hop. Aha, oni pouciekali. Leżysz. Panie. Dobra. Położony. 4 do 4 jesteśmy ex aequo pierwsze miejsce. W tą stronę jeden koleś uciekał. On pewnie poleciał sobie w prawo. Chce nas strasznie zajść od tyłu. Może my sobie tam przypilnujemy. Tu kolega widzę, że też pomaga. Korbal. Korbal tak daje czadu. Tam z górki. Nawalał. Naprawdę dobrze mu to wyszło. On ma dwa potężne działa. Na spodzie statku i nimi takie spustoszenie sieje. Dobra, kolejny śmiałek do kolekcji. Od razu mu odpadły wszystkie działka. Dostał w jakiś punkt. Okej, okay, piątka. 5 zabitych. Został jeden. No i gdzie on jest? To jest najgorsze. Ja zgubiłem radar. Ktoś mi go zestrzelił. Oni radarów chyba też nie mają. Czy tamten Energy na pewno nie ma. Ten też nie bardzo, nie widzę. Dobra, no nic, polecę bazę przejmę. Z jednym to oni sobie poradzą zawsze. Bez problemu, w tyle osób. Już lecimy na ich bazę. Korba. Korba leci ze mną, także mam mocne wsparcie ogniowe. Na jedną jednostkę, no... Ten koleś nie ma szans, jak go spotkamy. Niestety. Bo słaby ma poziom. Hop, hop. Dobra, jeden został i broni. Podejrzewam, że to jest ten, co ma tylko dwa kółka do strzelania. Czy to nie jest jednostka? Nie jest. Korba tam już zaczyna strzelać. No nie mów, że korba padł. Wow! Rozwalił korbę. I mnie też rozwali. Jak coś zaraz z nim nie zrobię. Co za koleś w ogóle? Ej, ale tyle było gadania, jakich on to nie ma szans. Wpadliśmy i obu nas rozwalił. Co za typ. Dobra. To tym radosnym akcentem będziemy kończyli odcinek. Grało mi się naprawdę świetnie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za te 500 subskrypcji. Naprawdę mam tak dobry humor dzięki temu, że sobie nie wyobrażacie. Także trzymajcie się. Łapy w górę. Subskrybujcie kanał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.